Za nami dzień otwarty w nowej siedzibie Akademii Edukacji IQ. Tematem przewodnim spotkania były językowe podróże. Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w lekcjach pokazowych m.in. z języka angielskiego i niemieckiego oraz spotkać się z Grzegorzem Kuśpielem, podróżnikiem i grotołazem, który opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z komunikacją poza granicami Polski. Świat i inne kraje to też nie tylko krajobrazy, ale i... A ja teraz zaczynam zauważać, że to przede wszystkim ludzie. A ludzie zawsze mówią jakimś konkretnym językiem, czasami bardzo, bardzo odmiennym od naszego, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto jakimś takim językiem popularnym mówi. Ja, będąc w wielu regionach świata, w bardzo odległych od cywilizacji, bo jako grotołaz szukam miejsc, w których odkrywamy nowe jaskinie. To są z reguły jakieś obrzeża cywilizacji. Ale zawsze mi się zdarzało spotkać kogoś, kto mówił albo słabo po francusku, albo słabo po angielsku, albo słabo po hiszpańsku. A to wystarczało, żeby wejść w pierwszą komunikację, a później to my uczyliśmy się ich języka, a oni częściowo naszego. Dzień otwarty był okazją do zwrócenia uwagi, jak ważna jest komunikacja w obcym języku. Nasi goście brali udział w sesjach, w których mogli nauczyć się kilku zwrotów w języku francuskim, niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Za chwilkę czeka nas bardzo interesujące spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Kuśpielem. Spotkanie poprowadzi Monika Cetera. A już niebawem kolejne dwa eventy językowe. 15 września dzieci i młodzież będą mogły spróbować swoich sił podczas lekcji pokazowych w Centrum Handlowym Manhattan oraz 22 września spotkać się z lektorami językowymi podczas festynu w Ciężkowicach. W przyszłym tygodniu, w sobotę, Centrum Handlowe Manhattan przy ulicy Mostowej 1 wspólnie z Akademią IQ przygotowało fantastyczny event w godzinach od 10 do 13. Zapraszamy wszystkich chętnych, mnóstwo nagród, fantastyczna atmosfera, liczymy na dużą frekwencję i świetną zabawę. Podczas imprezy została też zaprezentowana maskotka Akademii Edukacji IQ, a uczestnicy Dnia Otwartego mogli oddawać głosy na imię dla sympatycznego pluszaka. Od teraz kot będący symbolem Akademii będzie się nazywał iCat, a w spolszczonej wersji iCuś.